Witam na briefingu prasowym Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Mastalerek, przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy zakazujące billboardów i spotów w kampanii są niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał, że byłoby to ograniczanie wolności słowa. Prawo i Sprawiedliwość od początku konsekwentnie podkreślało, że billboardy i spoty są potrzebne w kampanii, tak by można było skutecznie dotrzeć do wyborców. Wiadomo, że partia opozycyjna ma trudniejszy dostęp do mediów, trudniejszy dostęp w prezentowaniu swoich poglądów, bo naturalne jest, że rządzący mają więcej takich możliwości. Dlatego zawsze byliśmy za tym, żeby billboardy i spoty były dostępne w kampanii. Jesteśmy w tym konsekwentni. Natomiast premier Donald Tusk mówił, że billboardy i spoty są w kampanii wyborczej niepotrzebne, że apelował o to, by tych billboardów nie było i przeforsował w Sejmie ustawę, która zakazywała spotów i billboardów. Wczoraj premier Donald Tusk użył takich słów: szkoda tych pieniędzy, które znowu wszyscy wyrzucą na billboardy i spoty. Ja tak uważam, nie zmienię tutaj zdania. Dotyczy to wszystkich partii bez wyjątku, powiedział premier Donald Tusk. Otóż nie ma w Polsce przepisów, które nakazują którejś z partii wykupywanie billboardów i spotów. Praktyka pokazała, że tych billboardów i spotów najwięcej miała zawsze Platforma Obywatelska. Także panie premierze Tusk, nikt pana nie zmusza do tego, żeby pan i Platforma Obywatelska wykupywała billboardy i spoty. Jeżeli będzie pan konsekwentny, to nie wykupi pan billboardów i spotów w kampanii. Dlatego przygotowaliśmy jako Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość zobowiązanie Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP. Jeżeli premier będzie konsekwentny, jeżeli będzie chciał spełnić obietnice, które zapowiadał, to nie będzie używał billboardów i spotów. Chcielibyśmy, by premier Donald Tusk podpisał się pod tym oto zobowiązaniem. Publicznie podpisał zobowiązanie. Podkreślamy, że nie ma nigdzie przepisów, które nakazują którejś z partii wykupywanie billboardów i spotów. I skoro Donald Tusk ma poglądy takie, że szkoda pieniędzy podatników, to niech po prostu jako przewodniczący Platformy zobowiąże się, że tych billboardów i spotów nie wykupi. Odczytam to zobowiązanie. Warszawa, lipiec 2011. Zobowiązanie Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP. Szkoda tych pieniędzy, które znowu wszyscy wyrzucą na billboardy i spoty. Ja tak uważam, nie zmienię tutaj zdania. Dotyczy to wszystkich partii bez wyjątku, powiedział premier Donald Tusk w dniu wczorajszym. Zobowiązanie. Jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP zobowiązuje się, że w wyborach do Sejmu i Senatu RP Platforma Obywatelska RP zrezygnuje z kampanii billboardowej i spotów. Wszyscy kandydaci do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP oraz kandydaci do Senatu popierani przez Platformę Obywatelską RP nie będą używać billboardów i spotów. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP. Jeszcze raz podkreślamy, nikt nie zmusza żadnej z partii i nie ma takich przepisów w Polsce, które nakazują wykupywanie billboardów i spotów. Jeżeli takie są poglądy Donalda Tuska, to powinien być konsekwentny i konsekwentnie nie wykupować billboardów i spotów. Jeżeli tego nie zrobi, to nie spełni kolejnej obietnicy wyborczej. Ale my oczywiście jako Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości mamy alternatywną propozycję dla premiera Donalda Tuska. Nie musi wykupować spotów, nie musi wykupować wielkich billboardów, tak jak robił to we wszystkich poprzednich kampaniach. I mamy alternatywną propozycję. Otóż może pan premier Donald Tusk wyprodukować takie mini billboardy i te mini billboardy mogłyby się znaleźć w każdym polskim domu. Jest to jakaś alternatywa. Billboard, to jest to propozycja Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, billboardu Donalda Tuska. Spokojnie myślę, że może być wykorzystywana w kampanii przez premiera. Także jeszcze raz podkreślamy, panie premierze, nie ma przepisów, które zmuszają pana do wykupywania billboardów i spotów. Jeżeli pan będzie chciał dotrzymać słowa, proszę podpisać to publiczne zobowiązanie. Jeżeli pana słowa coś znaczą, podpisze pan to, dlatego że wczoraj powiedział pan, że szkoda tych pieniędzy.